Anna Kowalczyk kontra Marit Bjergen. Wielkie rywalki spotkały się po ponad miesięcznym niewidzeniu w miejscu szczególnym dla Justyny, estońskiej Otepie. Dystans 10 km techniką klasyczną, wynik zdecydowane zwycięstwo Norweszki. Polka druga ze stratą 32 sekund. Polka zaczęła mocno. Na pierwszym pomiarze czasu prowadziła prawie 3 sekundy przed Bjergen. Norweszka natychmiast podkręciła jednak tempo. Po 6 km miała już 13 sekund przewagi, a na mecie ponad pół minuty. Po prostu nas deklasuje, jest 32 sekundy od drugiej zawodniczki lepsza, już któryś raz, robię swoje, trenuję jak najlepiej potrafię, ale trafiłam na biegaczkę wszechczasów, no i to tu dużo mówić, każdy ma w swoim życiu swojego wielkiego rywala, każdy sportowiec, ja mam aktualnie Marit Bjergen. Bjergen złożyła kolejny podpis na kartach historii, dziś wygrała 43. zawody Pucharu Świata i wyprzedziła swą legendarną rodaczkę Benteskari. Przed nią już tylko Jelena Wialbe, 45 zwycięstw. Czułam, że jestem w formie, ale dopiero dziś mogłam się porównać z rywalkami. To był bardzo dobry bieg, zwłaszcza drugie okrążenie. Kolejne punkty Pucharu Świata zdobyła 23. Paulina Maciuszek. Przez moment była nawet liderką biegu. Jutro w Otepie sprint techniką klasyczną. Transmisja w dwójce od 9.50.